A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate 3. Dzielnica Rivington, a dokładnie tutaj mamy te świątynie otwartej dłoni i tu są zadanka. Mamy rozwiązać sprawę morderstw, tak, i znaleźć zaginione listy. Tutaj ozdobny drewniany włas, dobra, no to co my tu mamy? Świecznik mamy, tak? Tu jest brat Donik, z którym ostatnio rozmawiałem. No i musimy się tutaj porozglądać. Widzę, że dużo drzwi jest. Gdzie ja bym chciał iść? O, tu sobie wyjdziemy na przykład, na świeże powietrze. Siedziałem ostatnio tyle w podziemiach, to sobie idę na świeże powietrze. Myślę, że to jest całkiem dobry wybór. Rozejrzymy się tutaj. No dobra. Tylko może tak, podzielę sobie ich jak zwykle, jak mam się rozglądać. Beczka, aha, beczki sobie nie przeszukam, znaczy mógłbym pewnie. Ale jak jest na czerwono, to tak trochę nie bardzo. Co ja tu mogę robić? Balsamowiec sobie mogę wziąć. O, myślę, że to jest dobry początek odcinka. Przechwycenie balsamowca, sztuka przetrwania, czyli że jakiś kopiec pewnie jest. Dobra, w którym miejscu ona zdobiła ten test? Mogę łopatą na pałę gdzieś tutaj kopać, tak? O! Rozpalenie ogniska i pieczenie kiełbasek, to też nie jest zły pomysł na pewno. Porażka. No, dobra, zrobimy inaczej. Ściągniemy tu wszystkich, uda się to się uda, nie uda się to będę łopatą machał na pałę tutaj wszędzie. Uwaga, uwaga, jest! Znalazłem kopiec. A co w kopcu się czai? Uwaga, skrzyneczka. To było do przewidzenia. Zwój dominacji nad osobą. Może być i perła. A, tutaj jakieś poplątane korzenie. A, może gdzieś tam coś jeszcze można przechwycić. Mikstura większego leczenia. Dobra, jak to wygląda w ogóle? Gdzieś można zejść. Czy ja chcę tu zejść? Sakiewka, patrzcie. Komuś tutaj spadła. Zatrzymała się w tym miejscu. Tam jakieś kęsło trzyka. O! I mamy ucho hieny. Ucho hieny do mikstury szybkości. Idę po kęsło trzyka jeszcze. A poza tym to... Poza tym tu byliśmy. O, tam się gdzieś schodzi niżej. To tam też szedłem, nie? Szedłem tutaj, szedłem. Tam jeszcze gdzieś można iść. Dobra, nie, no to się wracam na razie. Co tu przechwyciłem, to przechwyciłem. Jakieś korzenie, gdzie to prowadzi? O, na dach gdzieś tutaj. Zaraz, zaraz, czy ja tu mogę jakoś coś zobaczyć? Teresym. Coś tu jest. Dobra, zobaczmy to. Zobaczmy to, idę na górę, całą ekipą. Chociaż procka pewnie wystarczy, że pójdzie, tam jakiś zwierzak był. Ale dobra, jak wszyscy to wszyscy. Znaczy nie sądzę, żeby żywiołak wszedł. Żywiołak mógłby się teleportować na dach pewnie. Świątynia otwartej dłoni, dach. Tak powinno być napisane. Wszyscy wchodzą? Wszyscy wchodzą. Dobra, zobaczmy. Ten symbol na obroży, Gale. Co? Chwila. Ten symbol na obroży, Gale, czy to twoja własność? W rzeczy samej, to Tara. Co ona tu właściwie robi? Dobra, coś, nie wiem o co chodzi. Patrzcie na to, to jest... To jest skrzydlaty kot, jak Storgala. Skrzydlate koty bogini Frigi, czy jak to tam było? Koci zeskok. Dzięki swojej naturalnej zwinności koty są odporne na obrażenia od upadku. Zgadza się, coś o tym wiem. Pęk listów. Dobra, tutaj chyba rozwiążemy sobie tę sprawę. No dobra, zagadam sobie starą, bo umiem, bo procka umie gadać ze zwierzętami. Pan Dekarios? Na niebiosa, pan tutaj? Co za spotkanie. Tara, niemożliwe, to ty? Zapewne nie będzie pan bardzo zaskoczony, że pana dobra przyjaciółka Tara siedzi wśród gołębi. Zawsze bardzo je lubiłam. O, czy to pierścień dla nas? Nie trzeba było. Smacznego, Taro. Wygląda na to, że doskonale się tu urządziłaś. Eee,
Co twój tresym tu robi, Gail? To nie mój tresym, to moja przyjaciółka i wygląda na to, że jego łębie. A czy możesz jej powiedzieć, żeby przestała się opychać gołębiami? O, fakt. Słyszałaś, Taro? Natychmiast przestań. O, to muszą być naprawdę ważne ptaszyska, panie Dekarios. Proszę mi wybaczyć, że tak łapczywie pożerałam ich mięsko i kosteczki. Zgodziła się, czy coś w tym stylu. Okej, dostaliśmy pierścionek. Tutaj w ogóle momencik, bo ostatnio tak. Udało się znaleźć jakiś sztylet podejrzany. Nie była sugestia, że to jest taki niby questowy przedmiot, ale bez obwódki, tak? To zabieramy tu. To ja wiem. Aha, to jest zabezpiecz. To się w ogóle przydaje gdzieś takie coś? Zabezpieczenie? Dobra, nie wiem, no będę to trzymał. Woda święcona, niech to lepiej będzie. Aha, to jest ten amulet z tym duchem, który był, znaczy kiedyś był z duchem, teraz już nie jest z duchem. Możemy rzucić trzask. Tak raz na długi odpoczynek, trochę słaby. Albo jakbyśmy grali mnichem, to możemy przywracać moce ki. Chyba tego nie potrzebuję już, co? A to sobie zostawię. A, coś tutaj ktoś gada? Nie, to chyba nie u nas. Gdzieś tam na dole słychać głosy. Pęk listów. Dobra, jakieś listy mieliśmy odzyskać, nie? Dziennik został zaktualizowany. Znajdź zaginione listy. List opatrzony adnotacją tylko dla twoich oczu, ale bez imienia adresata. A coś tam było, żeby nie czytać, nie? Czekajcie, momencik. Coś było, żeby nie czytać. Znaleźliśmy zaginione listy. Poczmistrz Dan będzie zadowolony. Tresym odleciał, zostawiając za sobą truchło gołębia i brakujące listy. Rozmawialiśmy z gołębiem w gołębniku. Twierdzi, że pozostałe gołębie pocztowe przechwycił nieznany przeciwnik na zachód od poczty. Ostrzegł nas, byśmy strzegli się znaku nieopierzonych skrzydeł. Zaginęły gołębie pocztowe. Poczmistrz Danzo poprosił, byśmy odzyskali przenoszone przez nie listy. Zaznaczył, że jeżeli je znajdziemy, nie powinniśmy ich czytać. No okej. Okay. O, co to jest? Dobra, coś tu jeszcze jest, ale nie wiem, czy na tej wysokości... Tu jest jakaś krew w ogóle. To jest krew gołębia chyba. Tak, coś tutaj jeszcze wziąłem. No to chyba mogę przeczytać, czy nie? Przeczytaj. Do wyłącznej uwagi Ramonglow. Ra? Zawsze kojarzyłem was, miejskich Zentarimów, jako profesjonalistów, więc nie rozumiem, dlaczego komórka działająca w popasie Vauken jest tak bezużyteczna. Miałem otrzymać od nich kilka przedmiotów już parę dni temu, ale nic nie dotarło. Możesz spróbować się czegoś dowiedzieć? Zarys przestała odpowiadać na moją korespondencję. Danzo. A, nie wiem, czy to coś ważnego, ale chyba... No dobra, wziąłem w każdym razie. Czy coś tu gdzieś jeszcze jest? Tu możemy gdzieś zeskoczyć, ale tam są drzwi, pewnie tam dojdziemy normalnie, kulturalnie, tak? Dobra, chodźmy stąd. Zobaczymy sobie dalej. Tutaj czeka żywiołak, także jest fajnie. Jedno kółko questowe znikło, tak? A tu jest... Tak, a tu będzie można zwrócić listy pocztmistrzowi. Pocztmistrzowi. No dobra. Może tu gdzieś można wskoczyć? Nie, chyba nie. Dobra, sprawdzamy dalej. Niech będzie to. Otwarte na biało, można wejść i tu gdzieś można też wejść. Dobra, przeszukiwać. Nie bardzo mogę. No, czerwono. Tutaj są wazy na biało, ale wazy to nas nie interesują, tak? Tabliczka.
Kuchnia. Goście proszeni są o pozostawanie w pomieszczeniach wspólnych. Posiłki wydawane są w godzinach posiłków. Hanto, w kuchni to byliśmy, czyli tu jest połączenie. Coraz więcej drzwi otwartych. Tu jest... A, w ogóle tam nie przeczytałem jakiejś wiadomości. Tam, gdzie był ten taki dziwny, jak ja wziąłem takie coś, to chyba Starion to trzyma, nie? O, to. Torsk klauna. Tak się w to wpatrzyłem. Jeszcze tam jakieś coś się questowego zaktualizowało, że nie przeczytałem tam jakiejś wiadomości w zwłokach. W ogóle trzeba porządki tutaj zrobić, więc będzie trzeba się wrócić i to sprawdzić jeszcze, ale to spokojnie. Najpierw się tutaj troszeczkę porozglądam, czyli tak, mamy tu jakąś kuchnię, a to... Dzwonnica. Wszystkim poza dzwonnikom wstęp surowo wzbroniony. Czyli wchodzimy. Na dzwonnicę, tak? Dobra, idę. Też nie, no może prockę samą wyślę, czy nie? Dobra, idziemy wszystkimi. O, jakiś tam worek był. Mogłem go chyba kliknąć. Dzwonnica jest. Lina. Wypolerowany naszyjnik mogę przechwycić tutaj, zobaczmy. No taki po prostu na sprzedaż za 35 złotych monet. O! Możemy się tutaj rozejrzeć. Patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Fajny ten baldur. O, tu jest jakaś taka grota w ogóle, poważniejsza widzę chyba. Statki pływają. O, tam jeszcze mnie nie było. To jest chyba droga do tego właściwego miasta takiego, do Wrót Baldura, nie? A tu jest ten klasztor. Normalnie jak katedra w Tristram, nie? Takie trochę. No fajnie to wygląda. O, a tu jest ten cyrk. Widać. Czuję się jak w WoWie, jakbym latał na wiwernie sobie. No dobra, widoczki widoczkami, chyba nic tu więcej nie zrobimy. No dobra, wracamy się. Po drodze sobie kliknę w worek. Może to jest jakiś wyjątkowy worek. Skoro po drodze się taki jeden kontajner tutaj gdzieś plącze. Zobaczymy. Gdzie on był? Tutaj. Są dwa worki. No dobra. Ser. I jakaś stara koszula. No dobra, no to w takim razie tutaj nic ciekawego. Zobaczmy to, co jest. Infirmeria. Sprawiedliwość triumfuje także w cierpieniu. O, cóż to jest? Prycza, tak? Mogę obraz zabrać, ale zostawię. Encyklopedia Apoteka Piura Sandre Toliar. I kres cierpienia. Zobaczmy, co oni tu czytają. Jeden róg strony w tej księdze sztuki leczniczej jest bardziej zniszczony niż pozostałe. Tajemny paraliż, częste powody, ssanie kwiatu bąblo drzewa, głęboka medytacja monastyczna, ciekawskie minloki, inne trucizny, dar karabasana, wyciąg z tchul i tym podobne. Nieciekawe menloki. Leczenie. Uzdrawiające odpychanie, mniejsze przywrócenie i tym podobne, eliksiry regenerujące, ogólne antidota, eliksiry lecznicze i tym podobne. Okej. Kres cierpienia zobaczymy. Rękopis ten zdobią obrzędy za zmarłych i umierających. Niech światło wiecznej tolerancji poprowadzi twego nieszczęsnego sługę do pokoju. W krwawym miłosierdziu usłysz mą modlitwę. Nasze najpilniejsze prośby kierują te dusze przed twe wypalone łzami oczy, panie. Mrugnij i pozwól, by odpłynęła w senną nicość. Po usunięciu trucizny choroba ustąpiła. Kiedy ja uwalniam to ciało od jego schorzeń, oddaję jego duszę pod twoją opiekę. Takie lecznicze egzorcyzmy. W cudzysłowie takim wielkim. Coś tu jest. Ojciec Lorgan, a coś było o nim, nie? Coś było. Momencik, co tu jest? Jakieś łóżka, szafy... Zagadajmy, ale może Astarionem, tak? Tu jest balia z wodą.
Ojciec Lorgan chyba nie żyje. Co ci dolega? Pierzyca, bagienna febra? Szybciej, nie mam całego dnia. A co masz w handlu? Mam okropnie wysuszone końce uszu, mógłby powiedzieć. Ceremorfoza mi się spóźnia. Ej. Czemu jesteś tak zajęta? Mówiłam Lorganowi, że nie mamy dość środków, by pomóc wszystkim uchodźcom. Wiedziałam, że to zły pomysł. A teraz mamy jeszcze na głowie martwego kapłana. Słyszałem o śmierci ojca Lorgana, przykro mi. Mnie również. Żałuję, że wpuściliśmy tu tych heretyków. Zabił go jeden z uchodźców. Zrobił to ze szczególnym okrucieństwem. Odrąbał mu dłoń. W jednej z ran znalazłam ślady substancji paraliżującej. Lorgan żył, gdy odcinano mu dłoń, ale nie mógł nawet krzyknąć. To chore. Daliśmy im wszystko, a jedyne, co otrzymaliśmy w zamian, to śmierć dobrego człowieka. A, to prowadzimy to śledztwo, tak? Rozwiąż sprawę morderstw w świątyni Otwartej Dłoni. Proszę, zostaw mnie w spokoju. Mam mnóstwo pracy. No dobra, spróbujmy. Spróbujmy rzucić tutaj rozmowę z umarłymi. Dawno tego nie robiłem. Trup patrzy na ciebie pustym wzrokiem. Kto cię zabił? Krasnolud w czerwieni. Jest postęp. Dlaczego cię zabił? Nie wie. No to w sumie... Co robiłeś w chwili śmierci? Ukrywałem Prilgora przed pięściami. Gdzie go ukryłeś? Zabrałem go do tuneli z innymi. Głupi, głupi. Jak zginąłeś? Dlaczego ukrywałeś Brilgora? Chronić niewinnych. Wola Ilmatera. No, ciekawe. Dobra, ale była jakaś aktualizacja dziennika. Zobaczmy sobie z ciekawości. Rozwiąż sprawę morderstw w świątyni Otwartej Dłoni. Dowiedzieliśmy się, że ojciec Lorgan wykorzystuje świątynną kryptę do ukrywania zagrożonych uchodźców. Powinniśmy przeszukać kryptę, aby dowiedzieć się więcej. A to były te podziemia, tak? Z których przyszedłem. Tak? Ja tam coś... Znaczy, na pewno tę kartkę jedną. No dobra, no spoko. Może coś tam jeszcze będzie. No dobra, spoko. Zostawmy to. Zwłaszcza, że już chyba bardziej nie mogę z nim pogadać. Tutaj sobie coś przeczytałem. Możemy iść gdzieś dalej. No dobra, zobaczmy tutaj. Zobaczmy tutaj. Łopanie! To dzisiaj... Łopanie! Dzisiaj Procek ćwiczy czytanie. No dobra, zobaczmy. Colfaxa Compendium Istot Uświęconych. Co to jest? Zakładka Ilmatera w tej jakże pełnej aliteracji księdze kieruje wzrok ku jednej konkretnej stronie. Holifant. Mistrzowsko miły mastodont. Rzadko spotyka się, drogi czytelniku, zwierzę o takiej wrodzonej dobroci jak szlachetny holifant. Twarda skóra tej wyjątkowej bestii to jedyna rysa na jego wspaniałości. A skoro mówimy o pomarszczonej skórze, inne anielskie formy na górze Celestii są przeogromne, więc może skóra zostanie naciągnięta, gdy holifant sięgnie niebiańskich rozmiarów? A, ale to tylko domysły.
Podczas rozmowy z Lulu, przedstawicielką ich rasy, dowiedziałem się, że Holifant za wszelką cenę unika występków śmiertelników i przyjmuje zawsze optymistyczne oraz radosne spojrzenie na sfer śmiertelników. Nie udało mi się zburzyć tych wyobrażeń o naszej rzeczywistości i mam nadzieję, że pewnego dnia uda się nam wznieść do poziomu wizji naszego rodzaju, które ma to stworzenie. A, ilmaterski podręcznik walki. Wielu pyta, jak świątynia otwartej dłoni powinna reagować na przemoc okazywaną naszym ludziom. Cóż, to wyjątkowo złożona kwestia. Musimy polegać na darach naszego cierpiącego Boga, czyli uzdrawiających cudach. Dopóki możesz ocalić siebie, współwyznawców, a nawet niesforne umysły okrutnych napastników, takie musi być twoje podejście. Czyż nie mamy zadawać cierpienia? Gdyż nie mamy zadawać cierpienia, a jedynie je łagodzić. Poza tym w pobliżu jest płonąca pięść, a oni już poradzą sobie z takimi prostackimi występkami. Miejmy nadzieję. Credo udręczonego bólem lorda. Przeczytajmy. Panie na ławie, zapłacz za nas. Jesteśmy bowiem słabi, a Ty wytrwały. Roń za nas ciężkie łzy i daj nam cierpieć, gdy postępki nasze wsiąkają w ciężką sól. Błagamy, unieś na swych barkach cały nasz ból, gdy ratujemy zgromadzonych wokół. Łkaj w cierpieniu, a my podarujemy Twoje słowa najbardziej potrzebującym. No dobrze, dobrze. W sprawie zup i głodu. Błagam, rektorze Janisie, ojcze Lorganie, o przywrócenie w naszym obozowisku waszej wspaniałej jadłodajni. Moje ukochane dziecko uwielbiało jakże trafnie nazwaną, serwowaną ostatnio pomyję mięsną, nawet jeśli pewne niewdzięczne dusze kręciły nosem. Mogę poświęcać moje własne skromne racje żywnościowe dla niego tylko przez pewien czas. Z poważaniem, Fortuno Dips. O kurde. Głos Baldura, jakiś też jest tutaj. Apel o zakaz pomocy uchodźcom w Rivington. Uchodźca podejrzewany o zamordowanie znanego dobroczyńcy ojca Lorgana. Śledcza Valeria prowadzi dochodzenie. Armia Absolutu gromadzą się przy wieżach wschodzącego księżyca. Cyrk baśniowej dziczy przybywa do Rivington. Pierwsi rekruci. Tylko ty możesz obronić wrota Baldura. Zamknięte. Górne miasto zamyka się na klucz. Źle to wygląda. Oferta specjalna Carré Charré. Dwa luskańskie tańce erotyczne w cenie jednego. Ze strusimi piórami. Cena 2 monety. Kiedyś kupowaliśmy też za tyle właśnie, nie? A co my tu dalej mamy? Oto przyszłość bezpieczeństwa. Stalowa Straż. A to kojarzymy te organizacje jak najbardziej. Zbliża się era Stalowej Straży. Absolutna logika i nienaganna ocena złożonej maszynerii wyegzekwują prawo co do joty i bez wahania. Po co ryzykować życiem tych odważnych na tyle, by wdziać płaszcz Gwardii Miejskiej w walce z pospolitymi bandytami? Co więcej, dlaczego mielibyśmy narażać swobody obywatelskie na łaskę słabości i kaprysów takich, którzy wybierają ten płaszcz, by czynić zło? Koniec zmartwień, ponieważ automatony Stalowej Straży ruszają na ulicę. A to jeden taki automaton już był, stał nam na drodze, nie? Triada dla dzieci. Lekka lektura dla młodszych wyznawców, rozpoczynająca się następującą przypowieścią. Pierwszego dnia Tyr dostrzegł niesprawiedliwość świata, choć jego oczy były ślepe. Drugiego dnia Torm zginął i powrócił, by służyć prawdzie. Trzeciego dnia Ilmater opłakiwał całą przeszłość i całą przyszłość. Taki początek Księgi Rodzaju tutejszej, tak? Nowicjuszka Bramble, czyli ciernie, tak? Płaczący Bóg dziś rozpacza. Nasz ojciec Lorgan nie żyje. Został zamordowany. Co się stało? Albo najpierw handel. Aha. Co się stało? Nie chcę o tym rozmawiać. Moje serce krwawi.
Ostatnio z nią porozmawia, może będzie bardziej wygadana. No, no to już mówiła. Kim był ojciec Lorgan? Najlepszym z nas. Nie chcę o tym rozmawiać. Moje serce krwawi, tak jak przy rozmowie z Procką, twoją przyjaciółką, gnomką, druidką. Ja tutaj chyba nic jednak się nie stanie. O, tu byliśmy, nie? Chociaż chwila. Tak nie do końca tu byliśmy. Tabliczka jest jakaś. Nabożeństwa w świątyni zawieszone do odwołania. Trwajcie w wierze. Stop. Dajcie mi Prockę. Może jakiś kopiec tu gdzieś będzie. Ja tu muszę wszystko znaleźć. Rozkopiemy im te świątynie. Ja tu wszystko znajdę. No wiem, że to jest świątynia. Nie! Nic tutaj nie dostrzegam. No trudno. No dobra, to w takim razie zobaczmy dalej. Tu sobie ktoś gada. Brat Clement. Gdy zaczęliśmy wpuszczać więcej obcych, więcej wrotan zaczęło ginąć. Księżna Steelmane, ojciec Lorgan, to nie przypadek. Jesteśmy ludźmi wiary, Billu. Wierzymy w innych bez względu na to, skąd pochodzą. Któż wierzył mocniej od ojca Lorgana? I do czego to doprowadziło? Został zamordowany, tak słyszałem. W rzeczy samej, Lorgan zaślepiony współczuciem wpuścił do naszej świątyni mordercę. To jego wiara go zabiła. Billu, proszę, zamilknij. Nawet występni zasługują na łaskę Ilmatera. Ojciec Lorgan dobrze o tym wiedział. Nie możemy wybierać sobie, komu będziemy pomagać. Gdyby ojciec Lorgan był bardziej wybredny, może nadal by żył. Ojciec Lorgan nakazał nam przyjmować wszystkich. Zrobił to, bo sam Ilmater tak nakazuje. Mówię jedynie, że byłoby nam lepiej bez żądnych krwi obcych kręcących się po... Dość, Billu. Przykro mi, że musiałeś być świadkiem naszej sprzeczki. Nasza świątynia stoi dla ciebie otworem. Stąpaj śmiało. A, dziękuję. Jeśli szukasz pomocy, próbuj gdzie indziej. Skupiamy się teraz na swoich. Czasy są ciężkie, ale umęczony Bóg chce, byśmy wytrwali. Dla Niego. No dobra, no coś tu pogadaliśmy. O, czytania ciąg dalszy. Nowe bluźnierstwo. Upuszczanie krwi i wiedza tajemna o krwi. To coś dla Stariona. Jako krwi to on tutaj lubi czytać. Spisane na oficjalnym pergaminie domu załamanego Boga przez wielebną panią domu, mistrzynię batów Katrin. Strzeżcie się, moi wierni, ponieważ wątpliwości i heretyzm plenią się ostatnio wśród trzody załamanego. Jeśli ktoś proponował ci przeniesienie krwi, zgłoś to natychmiast kapłanowi swojej świątyni. To cię nie uleczy. To cię nie wyzwoli. Aby prawdziwie cierpieć w imię naszego Pana na ławie, twoja krew musi przetrwać. A widzicie? Widzicie? Oddawanie krwi. Co to się tak tutaj trzęsie? A, patrzcie na to. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Ale tu jeszcze jest więcej czytania. Honorowym dawcą krwi, jeżeli należycie do tej świątyni, niestety nie zostaniecie, tak? Cierpiące masy. Uzdrowienie blizny lub zszycie pękniętego szwu jest proste. Ale czym może być lekarstwo dla duszy? Na mękę cierpienia, którą można znaleźć między uszami i w sercu? Taki balsam trudniej nałożyć. My, udręczeni wierni, musimy ćwiczyć jak najuważniej słuchanie, licząc na to, że wylanie smutku z jąkających się ust samo w sobie przyniesie ukojenie. Musimy nauczyć się, które słowa należy wymawiać w przegniłej ciszy i kiedy je wymawiać, ale przede wszystkim musimy wiedzieć, kiedy możemy pozwolić sobie na spokojną refleksję. Mikstura wielkiszego leczenia to nie... Zupy zapomnianych krain pióra brata Donika. Zupy zostały wymienione na lepkich, często poplamionych stronach. Zupa do maczania.
Czasami masz dobry chleb, a cóż jest lepsze niż zamoczony w zupie chleb? W garnku potłucz duże kawałki pomidorów, usuwając wcześniej skórkę, jeśli ci się chce. Pokrój pół cebuli, zmiażdż dłonią kilka ząbków czosnku. Chwyć trochę ziół, jeśli je masz, suszone mogą być. Odkrój kawałek smalcu lub innego tłuszczu, dodaj trochę soli i pieprzu, dodaj pomidory. Trzymaj garnek na ogniu przez około pół godziny, aż jego zawartość będzie gęsta i idealna do zamoczenia chleba. Wybierz kawałki cebuli, cudownej przekąski, i czosnku, śmierdzącej przekąski, i dopraw wedle uznania po spróbowaniu. Próbuj wedle uznania z dobrym chlebem, porządnym kawałkiem sera lub po prostu nabieraj rękami, jeśli nie masz niczego innego. Zupa ziemniaczana. Co tu dużo mówić, jeśli masz tylko ziemniaki, robisz zupę ziemniaczaną. Dzięki temu nie jest okropna. Włóż smalec do garnka, tylko pamiętaj, konkretny kawałek. Kiedy zmieni się w gorący smalec, dodaj wszystkie pięknie pachnące warzywa, pory, czosnek, cebulę, wcześniej cienko posiekane. Proszę pamiętaj o posoleniu, by miał jakikolwiek smak. Kiedy stanie się miękki i aromatyczny, wsyp tyle mąki, ile masz. O kurde. I mieszaj, żeby się nie spaliła. Uwaga dla mnie, bardzo ważne, aby jej nie spalić. Wymaga podkreślenia. Proszę, nie pozwól jej się spalić. To byłaby tragedia. Jeśli lubisz na bogato i masz wino lub w pobliżu jest hojnie zaopatrzona piwniczka z winami w świątyni, dodaj go trochę i wygotuj. Kiedy odparuje, dodaj trochę ziemniaków pokrojonych w łódeczki i znacznie więcej płynu, tym razem nie wina, bo następny poranek zaczniesz od bólu głowy. Gotuj przez około pół godziny, aż ziemniaki zmiękną i część z nich rozgnieć w płynie. Jeśli masz coś z krowy, ser, mleko, tym podobne, dodaj je teraz, aby uzyskać szczególnie smaczny rezultat. No, kto z widzów się odważy i podejmie realizację takiego przepisu? Przygotowałem sobie trochę wody do popicia. No dobra. No dobra, zobaczmy, co tutaj dalej. Zupy zapomnianych krain, większa mikstura. Wejrzyjcie, oto najradośniejsze z uczuć. Coś tu jeszcze jest. Tylko dla oczu ojca Sormala ze świątyni otwartej dłoni. Meldunek polowy. Bentan wierny. Marpenot. Dzisiaj zdarzyło się tak, że barbarzyńska grupa poszukiwaczy przygód zawitała do mojego skrawka mostu ognistego wina, więc oczywiście wyłożyłem im korzyści płynące z bycia zwolennikiem naszego zdruzgotanego świętego. Czy wyobrażasz sobie, co mi odpowiedzieli, arcyumęczony? Gdy ostrzegłem ich przed złą, wypaczoną magią, okazało się, że ta grupa nikczemników to zaklinacze. Zaklinacze! Byli głusi na moje ostrzeżenia przed zdegenerowaną magią. Nie odrzucili też ziemskiego dobytku, aby dołączyć do naszej trzody. To uczucie w dołku, kiedy patrzyli z litością na moją żałosną postać. Co za doskonałe, święte cierpienie. Tabliczka. Kuchnia. Aha, no, znowu. Kolejne wejście do kuchni, tak? Czyli wszystkie drzwi te od kuchni zostały otwarte w tym momencie. O, tutaj jeszcze jest jakaś książka. Zakon służby ilmaterskiej. Mszał, używany przez zgromadzenie załamanego boga podczas mszy, zawiera wiele rozrzuconych po całym tekście hymnów o samobiczowaniu. Samobiczowaniu. Co to w ogóle tutaj się dzieje? Zobaczmy. Posłuchaj, może i Brilgor miał różne rzeczy na sumieniu, ale nie był mordercą. Na pewno coś przeoczyłaś. Musisz... Dość, Janis. Sama siebie posłuchaj. Bronisz człowieka, który popełnił mord rytualny na twoim arcykapłanie. Dowody mówią same za siebie. Brilgor zabił ojca Lorgana, a następnie, kierowany wstydem lub wyrzutami sumienia, skończył ze sobą przy pomocy tego samego ostrza. Sprawa zamknięta, siostro Janis. To jest detektyw. Zafajdana karłowa ta słonica. O, najmocniej przepraszam, nieznajomy. Taki język nie przystoi kapłance Ilmatera. A kapłanka Ilmatera ma coś fajnego? Nope. Hmm.
Wygląda na to, że pojawiła się między wami różnica zdań. Można tak to ująć. Na terenie świątyni zginęły właśnie dwie osoby. Nasz arcykapłan, ojciec Lorgan i jeden z nowo przyjętych uchodźców, Brilgor. Śledcza Valeria uznała to za morderstwo i z ochotą oskarżyła Brilgora. Bardzo wygodny cel. Co czyni z Brilgora wygodny cel? Brilgor był uchodźcą. Tacy nikogo nie obchodzą w spokojnych czasach, a co dopiero z gortaszem u władzy. Cóż, spodziewałam się, że płomienne pięści zakażą pomagania uchodźcom, teraz gdy jednego z nich uznano za mordercę. Pozwól, że to ja pomogę tobie. Rozejrzę się po okolicy w poszukiwaniu czegoś, co dowiodłoby niewinności Brilgora. Możesz śmiało rozejrzeć się po świątyni, jednak uprzedzam, śledcza nie zmieni zdania bez istotnego dowodu. Wiesz może, czego powinienem szukać? Valeria nie odnalazła narzędzia zbrodni, więc od tego warto zacząć. Choć tak naprawdę przyda się wszystko, co podważy wersję o uchodźcy. Uchodźcy z morderczo-samobójczymi zapędami. Gdzie znajdę śledczą? Idę o zakład, że przesiaduję w Carré Charest. Tam zazwyczaj się udaje po zamknięciu sprawy. Lepiej już pójdę. Naprawdę mam nadzieję, że na coś trafisz. Dla dobra nas wszystkich. O, inspiracja dla Plocki, spoko. I 170 punktów doświadczenia. I dla Gayla. Bardziej mnie interesuje, czy jest postęp jakiś w tych zadaniach. A znikło to kółko. Momencik. Po rozmowie z Janis i Valerią odkryliśmy, że miejsce zbrodni pod świątynią Otwartej Dłoni jest powiązane z morderstwem ojca Lorgana. Jednak kwestia tego, co otwiera klucz, wciąż pozostaje tajemnicą. Aha, bo jeszcze był... Znaczy tak, w ogóle w tych podziemiach znaleźliśmy Tors Klauna też, nie? To tu. A jeszcze tu był komentarz. To ciekawe, czy to nie jest narzędzie zbrodni właśnie. Żałobny szron. A, to niby już też mogę sprzedać. Ja ten klucz jakiś taki szczególny faktycznie znalazłem. Gdzieś tu on jest. To było to? Nie. Nie wiem teraz, ale... Dużo tych kluczy już jest. Nawet dostałem od was osiągnięcie za tyle kluczy. Dobra, w każdym razie mam jakiś postęp w zadaniu. Coś tam się będzie dalej robić, nie? Momencik. Gdzie mnie jeszcze nie było? To jest ten cyrk, tak? Tu nawet wejście już mieliśmy. A tam jeszcze na tyłach coś mieliśmy, nie? A. Idealnie się dzisiaj z tą wodą wstrzeliłem. Postanowiłem, że od dzisiaj zawsze będę miał coś do picia. Jak będę zaczynał nagrywać Baldura lub Alone in the Dark. Bo ostatnio jest bardzo dużo szybkiego czytania. No głównie w tym Alone in the Dark. Więc trzeba do tego tak podejść, nie? Jak to się szło? Tu gdzieś mogę jeszcze zjeść. A jeszcze tu gdzieś, halo. Momencik, momencik. Tu jeszcze coś jest. A to jest zamknięte. A to jest ten cyrk. Dobra, to ja to sobie otworzę tu. Nie idę tutaj, ale już... O, jeszcze jest jakaś beczka do przeszukania. Ale otwarte możemy mieć. Najpierw sprawdzę, czy mamy klucz. Zamknięte, wytrych. Idzie w ruch. Dobra, może być. Otwarte. No, worki to nie, ale beczkę sprawdzę. Woda, nope. Płócienny worek, jakaś waza. A tutaj byłem? To jest, co to jest? O, momencik, momencik. Ach, te drzwi. A tu się gdzieś idzie na dół. I tu będzie można podejść, spoko. To w takim razie zobaczmy to.
Oho, widzę coś do czytania znowu. I tutaj do czytania. No to dalej czytamy. Modlitewnik pokutny znalazłem. Książka pełna skrytych modlitw o przebaczenie do płaczącego Boga. Pachnie stęchlizną, jakby była przechowywana pod ziemią przez długi czas. O, to pewnie w tych podziemiach właśnie, tam, gdzie byliśmy w poprzednim odcinku. O, to chciałem powiedzieć. Panie Ilmaterze, błagam, spójrz na mnie i ujrzyj mój grzech. Niech stanie przed Tobą nieskończoną cierpliwością, a Ty przeciwstaw się... Co? Niech stanie przed Twoją nieskończoną cierpliwością, a Ty przeciwstaw się Mu, gdyż ja żyję w słabości, a Ty trwasz potężny. Niech będę ułaskawiony przed Twoim płaczącym majestatem, abym mógł w czystości nieść brzemię innych w Twoim imieniu. Moje kolana mogą się zachwiać, moje kości strzaskać, moja wola złamać, ale moja wiara spoczywa mocno na Twych ramionach, Panie, za Twoim przyzwoleniem. Takie modlitwy właśnie. Boska ekstaza Ilmatera. Zobaczmy to. Wyblakły tekst i uszkodzony pergamin tego rękopisu Xinan, księga IV wieku RD. I tak oto stąpał pośród nas. Jednak przez krótką, wspaniałą chwilę płaczący Bóg zapłakał nad naszą ziemią łzami najszczęśliwszego wiernego. Chwycił kundla Geheny, najbardziej zbezczeszczone stworzenie morderstwa, i trzymał go w swoim niezmiennym uścisku. Wszechwiedzący wkroczył z nim do morza spadających gwiazd. Kundel drapał, wrzeszczał, szarpał i rwał, ale był bezsilny. A w momencie, gdy morze spłynęło krwią boskości, wrzaski i lamenty ustały. Stwór padł. Nie pozostał żaden ślad kontrolowanych przez niego wyznawców oprócz skromnego żelaznego hełmu, który wypłynął na brzeg bez rysy ani śladu morskiej rdzy. Okej. Rejestr rozmawiających z umarłymi w świątyni. O, to Astarion się specjalizuje w rozmowie z umarłymi. To coś dla niego też. Śmierć często powoduje lub jest spowodowana brakiem równowagi cierpienia. W takich przypadkach kapłan musi obcować z duchem, aby zobaczyć, czy może naprawić brak równowagi. Prosimy o wpisanie przeszkolonych mówców zmarłych poniżej. Martwi mówcy świątyni Otwartej Dłoni. Mistrzyni batów Katrin, świątynia z lewej. Siostra Klarwen, zmarła. Ojciec Lorgan, również zmarły, niedawno. Na dole strony odręczna notatka. Należy zgłaszać się na szkolenie dla mówców zmarłych jak najwcześniej. Podczas kolejnej kontroli w świątyni nie możemy mieć zero. Zrób to sam, łatwe meble. O. Praktyczny przewodnik po meblarstwie. Skrzynia z fałszywym dnem. Fałszywe dno nie jest pełnym ułudy urokiem, ale niezawodnym sposobem na to, by twoje skarby nie stały się własnością kogoś innego. Ta prosta sztuczka zmyli wścibskie dzieciaki, natrętnych gości, a nawet nadgorliwych strażników miejskich. Zbuduj skrzynię. Patrz budowanie tego i owego, tom drugi, aby dowiedzieć się więcej. Przytnij trochę drewna do wymiarów wnętrza dna skrzyni. Zadbaj o zgranie usłojenia i odcienia. Wbij kilka korków po winie do oryginalnego dna. Zrób małą dziurę w nowym dnie. Włóż nowe dno do skrzyni. Jeśli musisz usunąć fałszywe dno, skorzystaj z długiego, zagiętego gwoździa, aby je podnieść i wygodnie przejrzeć kryjące się wewnątrz bogactwo. Ogród dobrze utrzymany. Bezwyznaniowy przewodnik po ogrodnictwie dla wiernych. Niezależnie od tego, do kogo kierujesz modły, każdy potrzebuje ukojenia, a nie możesz pozwolić sobie na błogosławieństwo lub cud dla każdego zadrapanego kolana. Właśnie tu liczy się najświętsza sztuka sadzenia krzewów. Co sadzić? Leczenie. Kęsło trzyka. Najlepiej rośnie w ciemnościach i o zmierzchu. Można go sadzić nawet w piwnicach. Niesamowite. Balsamowiec. Wiotka roślina, która świetnie sobie radzi na wysokich i chłodnych terenach. Żółty, wonny pełzacz. Tu jest trochę trudniej. Żywią się ludzkimi zwłokami, co nie współgra do końca z ogromną liczbą wyznań. Ale przemyśl to. Naprawdę ogranicza miejsce potrzebne na cmentarzu. Co uprawiać? Trucizny.
Bylica. To lekarstwo wyleczy z każdej trucizny po odpowiedniej obróbce, ale roztacza niesamowicie mocną woń. Potrafi zasmrodzić całą świątynię. Okej, no takie zapiski mamy. Zobaczmy dalej. Medytacje, tom pierwszy. Ojciec Lorgan. O, może się czegoś dowiemy o nim więcej. Może coś potrzebnego do śledztwa na przykład, chociaż pewnie nie. Zapis ten, sporządzony przez rektora Janisa, zawiera różne kazania ojca Lorgana, najwyższego kapłana świątyni Otwartej Dłoni. Bracia, nie mylcie cudów zgromadzonego społeczeństwa z dekretami tych na jego szczycie. Obowiązkiem wiernego umęczonego, waszym obowiązkiem jest wiedzieć, kiedy takie dekrety rodzą niesprawiedliwe cierpienia. Nie jest to łatwa służba. Pokrywa dłonie bliznami i tak być powinno. Musimy zawsze pamiętać o najważniejszym. Cierpienie nie jest święte. Cierpienie to następstwo świętego obowiązku wprowadzonego w życie. Ilmater nie cieszy się ze swojego bólu, moi drodzy. On go znosi, bo to jest sprawiedliwe. Nasz ból jest odpowiednią ceną, ale nie jest dobrem sam w sobie. Ktoś spyta: jeśli twój Bóg cię kocha, dlaczego pozwala ci na cierpienie? Dlaczego pozwala komukolwiek cierpieć? Pytanie jest mocno retoryczne, ale istnieje na nie odpowiedź. Nie można być uzdrowionym bez wcześniejszych ran. Nie można naprawdę poczuć radości, nie znając jej braku. Albowiem życie pełne straty, pełne cierpienia służy jednej nauce. Niesiemy równowagę w imię Pana na ławie, ponieważ jest to słuszne i sprawiedliwe. Okej. Wspomnienia tom pierwszy, siostra Clarven. Książka ta opisuje drogę do wiary Shiry Clarven. Odrodzenie od światła. Tak zawsze o tym mówił, co wydało mi się przesadą. Nalegał: jeden promień porannego światła przyćmiewa dzień. Po prostu tak tego nie widzę. Potrafię pocieszać, słuchać, leczyć. Moje talenty są oczywiście najlepiej przystosowane do czczenia Ilmatera. W mym sercu brak złej woli wobec pana poranka, bowiem myślę, że promień jego światła zawsze będzie rozświetlał moje serce. Ponadto martwię się, jeśli coś, co migoczy w oczach taty, gdy wspomina o świetle... Jest coś, co migoczy w oczach taty, gdy wspomina o świetle i nie podoba mi się to. Za następny dekadzień wysiadam we wrotach Baldura przy świątyni Otwartej Dłoni. Może oni będą wiedzieli, co mu dolega. Dobra, potrzebuję wody chyba. Bo już tam nie bardzo mi to wychodzi. Przenajświętsze kazania powierniczki Batoga Katrin. Zobaczmy. Zebrane kazania Katrin Lashbearer zlecono, gdy awansowała z arcykapłana świątyni Otwartej Dłoni do wielebnej kochanki złamanego Boga. Oj, żałośni udręczeni, żyjemy w strasznych czasach. Nasz lud tak skory jest błagać i przyssać się do cyca miasta, a pomoc ta jest tak łatwo dostępna, że rzadko nasz złamany Bóg słyszy lamenty. Szloch cuchnących mas powinien słusznie padać na spalone krwią uszy Ilmatera, a wpadać w ręce bezużytecznych biurokratów. Szloch cuchnących mas powinien słusznie padać na spalone krwią uszy Ilmatera, a wpadać w ręce bezużytecznych biurokratów. Okej. Pytanie często trafiające na usta lojalnych nieszczęśników Ilmatera brzmi następująco. Komu chce, byśmy nieśli pomoc? Jak mamy im pomóc? Odpowiedź jest prosta. Musimy tym plugawym duszom dać sposób, by same podciągnęły się z dna. Praktyczną wiedzę o czczeniu Ilmatera. Jeżeli ci nieszczęśnicy nie wiedzą, jak mają skierować cierpienie do płaczącego Boga, jak ma się za nimi wstawiać? Przemyślcie te słowa, moje dzieci. No, trzeba ćwiczyć czytanie, widzicie. Zwłaszcza jak się długo czyta, to tym bardziej warto się skupiać, bo później się język plącze. No dobra. Zobaczymy, czy jeszcze będzie okazja, żeby coś poczytać. Tu są jakieś takie rzeczy na czerwono. Jest ognisko, a możemy to zgasić? Możemy. A niech się fajczy. Hmm.
No dobra, czyli tutaj sobie wszystko posprawdzałem. To są jakieś drzwi w ogóle, ale tak na czerwono. No ale fajnie by to było wyjść. Może zrobimy wyjątek krytyczny. Nikt tutaj się nie patrzy i sobie kopnę. Sobie kopnę w te drzwi. Dobra, bierzemy prockę. I bierzemy balsamowiec na przykład. Ale prockę tak bardziej, żeby jakichś kopców tu szukała. O, beczka może być. Drewniana skrzynia. O, lecznicza mikstura, halo. Czekaj, bo to widzę, że na biało jest. A, drewniana skrzynka. O, to mi się podoba. Składniki alchemiczne, dobrze. Nagrobek. Zobaczymy nagrobek. Teraz jeszcze tutaj gdzieś wejdę. Zaraz, ja ich porozdzielam, bo to widzę, że... Dominic Sunny zatracił się w uzależnieniu, ale odnalazł spokój w objęciach Ilmatera. Michael Hornkiss oddał wszystko trendowatym, sam zachorował na trąd. Jest wzorem dla nas wszystkich. Nagrobek. Nalo Essie, mimo przytłaczającej żałoby i choroby, miała w sercu wyłącznie współczucie. Niech ją przyjmie załamany Bóg. Geshan Kerkaros zbudował świątynię otwartej dłoni, oddał wszystko w jego imię. Oddajemy cześć jego życiu i dziedzictwu. Balsamowiec. Się schował. Dobra. Bea Garderson oddała życie za innych uchodźców. Niech wytrwały Bóg mają w swojej opiece. Tutaj przygotowane coś. O, tu gdzieś można iść. Zobaczcie na mapce. Może coś tu. Nope. Herbatniki, patrzcie. Dobra, zobaczmy. Alvin Tumik Fildwick oddał fortunę ubogim, zmarł wśród przyjaciół. Będziemy za nim tęsknić i zostawiać mu herbatniki. Spoko. Millie Runbarrel, zamordowana przez kult Absolut. Niech ją przyjmie do siebie nasz umęczony ojciec. Nieznana dziewczynka i jej pies, który trzymał straż nad jej grobem. Niech się odnajdą w łasce Ilmatera. Może coś tu w krzaczorach gdzieś? Nope. O, kopiec i nagrobek. Brilgor, o, zatracił się w gniewie i furii, zabierając ze sobą ojca Lorgana. Niech mu Ilmater wybaczy. Ej, to jest ten... związany z tą sprawą. No dobra, kopiemy. Hiena cmentarna z Fallouta. A mogę go jakoś przesłuchać? Rozmową z nieumarłymi? Bo tak nie bardzo mogę podświetlić. Zbadaj. Mogę ograbić. Nic nie ma. Można go przesłuchać tak na obrazku, czy trzeba go wyjąć? O, mam pomysł. No dobra, może tak. Weźmy Astariona. Spróbuję coś z tym zrobić. Mogę jakoś tak? Nie. Musiałbym go wyjąć z grobu, tak? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Okej. Takie drastyczne podejście. Spróbujmy. Gale powinien takie śledztwa prowadzić, tylko że on nie ma rozmawiania z umarłymi.
No to pierwsze raczej trzeba uważać, żeby nie wyczerpać limitu za szybko. Jak zginąłeś? Dobra, miejmy pewność. Ugodzony. Raz. Sparaliżowany. Kto cię zabił? Krasnolud. Czerwone szaty. Obcy. No znowu ten krasnolud. Dlaczego ci pomagał? Dlaczego ci pomagał? Pięści szukały mnie. Musiałem się ukryć. Czy byłeś sam, kiedy zginąłeś? Ojciec Lorgan mi pomagał. Dobra, gdzie zginąłeś? Pod świątynią, w ukryciu. O, ale to już wiem, o tej świątyni. Znaczy, w tych podziemiach. O tych podziemiach. No zobaczmy, czy mamy jakąś aktualizację. Nie. Kwestia klucza jest. Co klucz otwiera? No bo wsadzę go z powrotem chyba tu, nie? Urząd ciężki pewnie. Zaraz mogę go jakoś... Za ciężki. Lejzel by musiała. Ona jest silna dziewczyna. Ja to zaraz go umieszczę z powrotem w tej trumnie. Szkoda, że go nie mogę zakopać jeszcze z powrotem. Obciążenie. Mamy, patrzcie, mamy w ogóle jeszcze tego martwego uchodźcę. Zrobimy taką zbiorową mogiłę tutaj. Cyk, będą sobie tu razem leżeć. Jeden na drugim w jednym grobie, nie? Taka sytuacja, dobra. Tu mogę od razu porządki zrobić, bo widzę, że... To na pewno też, to też. Ej, dotąd. Towary, tak? Tu jest selocik. Dobra, mamy porządki. Lejzel się odciążyła. Żelazne drzwi jakieś. Idę Astarionem. Na białą. A, to pewnie też tam gdzieś do tego cyrku. Dobra, otworzymy sobie. Niech to będzie otwarte. Co to był za dźwięk? Słyszeliście? Jakby jakiś wybuch. Gdzieś w lewej słuchawce słyszałem. A to może tutaj, w tym cyrku. Może jakieś występy. Jakieś wybuchy. Może tak być. Dobra, spokojnie. Cyrk na razie zostawiamy w spokoju. Herbatnik. Czy coś tu gdzieś jeszcze? Znaczy tak, muszę na pewno się jeszcze wrócić, tę wiadomość przeczytać. Musimy oddać tutaj te listy. Tu bym sobie w ogóle poszedł. Dobra, może najpierw wrócę się, skoro tu jestem. Wróćmy jeszcze do tych podziemi. Może ta kartka ma jakieś faktycznie ważne znaczenie. Może coś się wyjaśni, na przykład z tym kluczem. Czyli muszę wrócić do tej kuchni, tam była klapa, tak? Momencik, czyli tutaj, tak? Nie na dach, tu. Może Procka niech sama pójdzie, nie będziemy ich tutaj taszczyć. Tam już jest luzik, nie? Tylko teraz zaraz, jak to się szło? Gdzieś tu. Tu. To było tu, gdzie zabijaliśmy tych gości. Tam jeden z nich miał ten tors, klauna, tak? Teraz, który to był? I tam też była wiadomość. Z tego, co jeden z widzów zauważył.
Ja się tak zaabsorbowałem tym torsem, że... zamknąłem te zwłoki. Raport polowy. Tropiciel śmierci Zoom. Ubiegający się cierpisz jest utalentowany, choć trochę nieostrożny. Porzucony przez niego sztylet leży gdzieś w tych jaskiniach, choć nie wiem gdzie. Aha, no to jest ten sztylet, który znaleźliśmy, tak? Czuję jego zapach, zapach strachu, jego zabójstw unosi się w powietrzu po fakcie, gdyż wpierw daje im czas się zamarynować. Stoją, leżą lub siedzą nieruchomo, podczas gdy trucizna wypełnia ich kończyny ołowiem. O, to jest ten motyw z trucizną znowu. Mogą być pewni tylko dwóch rzeczy. Umrą. Nie mają jak temu zaradzić. Nie ma komentarza. No bo weźmy to na wszelki wypadek. Ja tego nie przeczytałem poważnie wtedy? No wierzę na słowo. Nie, no chyba nie. No, dobra. Mikstura lecznicza. To w sumie to. Aha, pęk listów to jest questowe. Nie wiem, póki co będę to miał przy sobie, ale nie sądzę, żeby to było ważne, bo nie skomentowali tego, nie jest oznaczone jako questowe. No ale dobra, no sprawdziłem to. Wracamy tu. No skoro jesteśmy dalej na obszarze tej świątyni, to mógłbym od razu sprawdzić, tu jest blisko, to coś tu się gdzieś przeskakuje. Gorzej jak to będzie, jakaś kontynuacja gdzieś tam daleka. Ale dobra, zajrzyjmy. Zajrzyjmy chociaż, jak to się zapowiada tam. Trzeba sprawdzać. Sakiewkę sprawdzałem, skrzynka. Lisi spryt, tak? Ułatwienie w testach inteligencji. Dobra, idziemy tutaj. O, stop. A tutaj coś tak na mapce. Ale no, nope. A nie, tutaj schodziłem już przecież. Nawet sprawdzaliśmy jakieś skrzynki. Ta, do tego miejsca byłem chyba. Tutaj też byłem. Tu wszędzie byłem, nie? Jakieś wiadro, jeszcze sprawdzę, ale... Tu są jakieś korzenie. Ta, tutaj skrzynkę rozkopywałem. Tu wszystko sprawdzaliśmy. Przez ten most przechodziłem. Dobra, idziemy dalej. Tutaj coś jest. Jakieś klatki. Tu jest skrzynka, ale już ją otwierałem. Klinowy koszyk. Ktoś sobie ryby łowił. Klatka na homary. Drewniana skrzynka. Skrzynia podróżna. Stos poplamionych ręczników. Stop. Percepcja. Pułapka, myślicie? Dobra. Na wypadek, jakby była pułapka. Nastawiam, masz wskazówki. Ogo. A, coś tu gdzieś jest. Ups. Chciałem jej dać wskazówki, ale wykryła bez wskazówek, także jest dobrze. Tak jest. No to... Astarion rozbraja. Tutaj statek płynie fajnie. 15, tak? Wskazówki są. Cyk, 32, dużo. Klucza nie mamy. A w środku... O, jest kasa.
Miksturka. Złoty pierścień, co? Na wewnętrznej powierzchni pierścienia wygrawerowano niegdyś jakąś datę, ale z upływem lat niemal zupełnie się ona starła. Naszyjnik żywiołowego wzmocnienia. Gdy jedna z twoich sztuczek zadaje obrażenia, bla 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 bla, do zadawanych obrażeń dodawany jest twój modyfikator czarowania. A to nie ma Gale czegoś podobnego? Ta, on ma to samo. Odla Procki. Ha, Procka ma to leczenie. Z narzucaniem blesów, tak? Tylko, że to ona praktycznie z tego nie korzysta. Ej, może to jej dać? Ona sztuczkami to czasami strzela. Czyli w jej przypadku modyfikator czarowania to pochodzi z mądrości. Dobrze mówię? Z gwiazdką cecha. No to z mądrość. 18. Ej, no to dobre by było. A to od razu na karcie jest pokazywane, tak swoją drogą. 3,24, czy dopiero podczas testów? Nie, dopiero jakbyśmy atakowali, tak? Chyba będzie działać u Procki, nie? Kwas, zimno, no tak. No, ona zazwyczaj z tego korzysta, chociaż to też ma niezłe, nie? Z tej trutki, 3,36. To jest na bliską odległość. Trujący rozprysk. A to jest taka obszarówka, nie? Chociaż nie, to chyba nie jest obszarówka. Nazywa się to rozprysk, ale sam nie wiem. Ale dobra, niech ona nosi sobie to. To może być dobre. To niby fajne, ale w ogóle z tego nie korzystam. Ona jak narzucała blesy, to rzucała miksturkami, nie? To też by nie było złe. No powinno działać, ale muszę się upewnić. Wtedy dopiero to sprzedamy. Dobra, no to w takim... Znaczy mogę zostawić to. Możemy zawsze jednorazowo coś tam podleczyć, ale ja wiem. Pewnie to sprzedam. Bo do leczenia mamy tyle mikstur już zgromadzonych, że nie ma sensu ich kisić, nie? Dobra. W każdym razie... O, trawa jakaś tu sobie rośnie. Bierzemy trawę. Belladonna. O, świeże zwłoki, halo. To Astarion zaraz pogada. Oho, percepcja. Znowu coś się dzieje dziwnego. Stop. Leizel. Pułapka. Zgniła ryba. Kielich z brązu na sprzedaż. Możemy zabrać. Rozgwiazda. Sukces i porażka. Dobra, spokojnie. Zacznijmy od tego. Zwłoki są zbyt zniszczone. Świetnie. Dobra, zrobimy tak. Tam jakaś porażka była, więc Astarion dostanie wskazówki. Podejdzie tutaj. Może coś wykryje. Wykrył. O kurde. 18, to dobra. Ledwo. O, tu jest otwór jeszcze do rozbrojenia. Okej. To błoki pary. Jakieś. O! Potykacz. To trzeba rozbroić. Obłoki pary, to może te pułapki są na przykład jakieś z błyskawicami związane, bo mamy wilgoć, jak jesteśmy w parze. Może to by zadało jakieś absurdalne obrażenia wtedy. Kto wie? Dobra, ten potykacz. To jest ważne. Ej, bo to aktywuje pewnie te pułapki, nie?
O, coś tam zawalił. O kurde, 30, nie? O, próbujemy, 31. Ale nie wiem. Aha, i to była ta para, to nie jako pułapka. Tylko jakby takie obniżenie odporności pod pułapki pewnie zrobione, tak obstawiam. Dajmy prockę, bo coś tam jeszcze było do wykrycia. Tak, na wszelki wypadek. No, ktoś tu wpadł w pułapki, jakieś wnętrzności się walają, zwłoki świeże. No, takie rzeczy. No dobra. O-o. Dobra, chyba jest spoko. Coś tu nie wykrywają. Leizel ma tę mądrość rzuconą, nie? Tak, tutaj rzucaliśmy. To zawsze ma trochę większą szansę. Miejmy nadzieję, że to nie jest jakaś pułapka niezależna, tylko jednak zależna od tego potykacza, który został rozbrojony. Jeszcze na wszelki wypadek Gale'a tutaj podciągniemy ze wskazówkami. Może mu się uda coś zauważyć. No, jest coś. A to nie, to raczej po tym Astarion przeszedł. Jeżeli nie wybuchło i nic się nie stało, to znaczy, że tylko było sprzężone spotykaczem. Odcięta ręka. Coś widać na mapce żółtego. Umierający zbir Lorda Kamienia. What the fuck? Dzień dobry. Moje nogi. Nie czuję ich. Powiedz innym. Niech szef się dowie. Ten człowiek długo już nie pożyje. Spróbuj posmarować jego rany naturalną maścią. Za późno. Nic już mu nie pomoże. Słyszysz krew grającą mu w płucach. Wydaje ostatnie tchnienie. A coś on chciał przekazać, nie? Astarion z nim zagada. Coś chciał powiedzieć. Rzucę mu wskazówki na wszelki wypadek. Jakieś dziwne testy też robił podczas tej gadki. Te zwłoki nie mają nic do powiedzenia. Kurde, chciał coś przekazać, jakby takie wrażenie odniosłem. Może zamiast próbować go leczyć jakąś maścią, powinienem z nim pogadać, co? Póki jeszcze mógł mówić. Może tutaj coś się dowiemy. O! Nieboszczyk nie odpowiada. Ej, znowu jakieś obłoki pary tu są. Może znowu jakieś pułapki. Idę. Ostrożnie. Ta! Otwór. Plecak. Nie mogę go namierzyć. Kasa.
Ogień alchemiczny na sprzedaż. Znowu świeże zwłoki, obłoki pary. Świeże zwłoki. Potykacz jest. O, tu też. O, momencik, moment. O, odcięta głowa w ogóle tu leży. Drewniane pudło, a ja tego... Co to jest? Nie mogę tego otworzyć? Nie, to było takie pudło nieotwierable chyba. Potykacze tu są. Porażka. Lejzel, pozwól tu. No to rozbrajamy, tak? Piętnastka, wydaje się łatwe. 33, dobrze. Spróbujemy tutaj też, chociaż para mi chyba w niczym nie przeszkadza, ale... Trzydzieści. Pozbędziemy się pary. Te zwłoki nie mają nic do powiedzenia. Dlaczego? W ogóle to wygląda, jakby był skamieniały, nie? Zwłoki są zbyt zniszczone. A mieliśmy coś takiego, co usuwa petryfikację, nie? To była mikstura czy zwój? Może można go jakoś odczarować? Było coś takiego. O, moment, moment. Jak to wyglądało? Są te jakieś eliksiry. Widzenia niewidzialnego. Forma gazowa, latanie, niewidzialność, mikstury usypiające. O! No spróbuję. Weź na przykład, nie wiem, daj procce jedną sztukę. Spróbuję w niego rzucić tą miksturą. Może się odpetryfikuje i coś powie. Olej bazyliszka. Nie. To jest coś innego. Może to jest jakby spopielone tak dziwacznie. To chyba nie jest kamień. Zresztą byłoby napisane chyba, że jest spetryfikowany, nie? No dobra, nieważne. Coś próbowałem zrobić, ale mi nie wyszło. A, to są zwłoki bez głowy, to raczej nic nie powiedzą. O, uchomorojowy. O, patrzcie, posąg ptasiora. Kiedyś takie mieliśmy w jakichś podziemiach w pierwszym akcie i one były związane też z pewnymi pułapkami. To były takie posągi na zasadzie takich obserwatorów. Były niedźwiedzie, wilki, nie? Nie wiem, jakiś ptasior też był? Coś tam chyba było. Zdekapitowany, ale nadal ciepły. Ten sam statek był... W wieżach wschodzącego księżyca, o ile się nie mylę. Jaki statek? A ten statek.
wieżach wschodzącego księżyca. Jaki music tu się załączył w ogóle? Co to jest? Chyba trochę za daleko tutaj gdzieś idę. Tam ktoś jest. Zobaczymy, jak zaśpiewasz, gdy wydrążę ci czaszkę jak jabłko. Jakaś sprzeczka. Dobra, spokojnie. Wchodzimy w ukrycie. Astarion idzie się zorientować w sytuacji, idzie pogadać. Kroi się niezła walka. O, mam nadzieję, że na śmierć. Ten. Nikt nie wchodzi w drogę lordowi kamieniowi, szczurku. Buziaczki od dziewięciopalcy i dupku, twój lord kamień już jest trupem. Wy tam, pomóżcie mi zabić tych pajaców. Gildia obsypie was złotem. O. No to procka oczywiście już jest gdzieś w pobliżu, chociaż siedzi w ukryciu gdzieś tam dalej, nie? Dobra, spróbujmy, Łotrzyk. Przecież nie odeślę na drzewo płaczącego klienta do usług. Złą stronę wybrałeś, gnojku. Poszatkować ich na plasterki. Okej. Jak ładnie jest tutaj zbici w kubkę, ej. Dobra, nie można przegapić takiej okazji. Procka. Na skradaniu, zobaczymy. Dorzuci jakąś wodą albo bulwą? Zobaczmy wodę. Pyk, 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 pyk. Woda. A, no bulwę by trzeba było rzucić, co? Tak mi się wydaje. Bulwa. No dobra, spróbujmy. Ostatnio mi z tą bulwą nie wyszło za bardzo, ale może teraz. Może teraz będzie lepiej. Zaraz, żeby ona tu nie podeszła. Żeby jej nie zobaczyli. Gdzieś tak na środek. No, powiedzmy. O, tu inicjatywę w ogóle ktoś ma. Dobra. Leizel, chodź. Chodź. Rzucisz sobie tym wodą z ukrycia. Ja tu zaraz zrobię im niespodziankę. Woda od procki weźmiemy. To rzut. Wodą. Też to może nie być takie proste, aczkolwiek ścieżka zablokowana przez te beczki tutaj coś. A, to żebym sobie zrobił. A, coś mi to nie wyszło. Mogę tak jakoś spróbować. Wyjdzie to wyjdzie, nie wyjdzie, trudno. Zobaczymy. Ten jeden by się nie załapał. O, trójka oberwała. Ej, niezła inicjatywa. Dobra. Gale, weź no tutaj. Rzucisz jakimś czarem potężnym. Jak będzie, tak będzie. Będzie dobrze. A ta postać, która ma tam inicjatywę, ona została zmoczona? To jest dosyć istotne. Nie wiem. Jakąś błyskawicę wyślemy?
No, uwaga. Nie, ona żyje, ale niewiele jej tego życia zostało. No wytrzymali są nawet, co? Też nie, tu prawie zginęli, dobra. Więc... Kurde, tę postać trzeba zabić. Żebyśmy tu mieli jakieś pole do popisu jeszcze. A Starian nie może zaklęcia ze zwoju rzucić? Takiegoś obszarowego typu zwój burzy lodu? Patrzcie na to. O, Starian jest potężnym magiem, jakby ktoś pytał. Dobra, tu się coś przewróciło, tu jest coś na dobitkę. O kurde, on ma jeszcze tutaj jakieś ruchy potężne. Dobra. Aha, już mamy tutaj ładnie z tą inicjatywą. To ja bym sobie strzelił w tego gościa. 80%? Co tak mało? No dobra, próbujemy. Ej, a może spróbować tą wybuchową strzałą? Ja jeszcze tego w ogóle nie testowałem. Ale czekajcie, jak to zrobić? To... 60%, no ale wybuch to będzie normalny, nie? Uwaga. Dwa zdrowia zostało tam coś. Mamy dwa strzały. Cel poza normalnym zasięgiem, to sobie podejdę. Tutaj jeszcze coś gdzieś żyje. A tu! Tego w ogóle nie widziałem. Łatwo. Dobrze sobie poradziłaś, obca. Większość próbowałaby uciec, a nie się angażować. Im łaska gildii niepisana. O, jakąś kasę ma nawet. Zobaczmy, co możemy tutaj sprzedać. Coś za dychę mogę opchnąć. O, dobra. Nieszczególnie pragnę wdzięczności przestępców. Prawdziwi przestępcy to patriarze ucztujący pospołów smoczej skale, podczas gdy zwykli ludzie umierają na ulicach. Gildia strzeże porządku i troszczy się o zwykłych ludzi. Kim oni byli? Ludzie Lorda Kamienia. Lord Kamień, nic mi to nie mówi. Masz fart. To nowa twarz w naszym uroczym półświatku. Nie umie grać zespołowo. Co jego ludzie tu robili? Uważamy, że Lord Kamień i jego poplecznicy zawiązali sojusz z kultystami Absolutu, a to kolejny tego powód, dowód. Transportowali łodzią coś cennego, to, co teraz jest własnością gildii. Błąd, to należy do mnie. Ty zdradziecka mała ulicznico, posiekam cię na flaki. Aha. A gdzie są jej kumple, przepraszam? Gdzieś poszli. No to zobaczymy. A, wiem! Pokażcie mi tę sztuczkę plackową. Aha, te. Nie, dobra. To są te dodatki Illitidów, tak? Moment... Aha, jakiś niesamowity unik. Normalnie by weszło dużo więcej, tak? Dokładnie dwa razy więcej. Test ataku, biegłość, rzut na obrażenia, serce z lodu, modyfikator cechy bazowej, żywiołowe wzmocnienie, dochodzą obrażenia. To fajny jest amulet. To ten poprzedni sprzedajemy. Tylko że ma niesamowity unik, dlatego te obrażenia tak nie weszły, jakbyśmy chcieli. Dobra, spoko. Wszystko wiem.
Nie reaguj. No i po wszystkim polowanie zakończone. Na czerwono tu, ale i tak przeszukamy, nie? No dobra. Padam z nóg, lepiej szybko znajdźmy miejsce na obóz. Tam. Rozkazy mistrza gildii. Dziewięciopalca nie odpuszcza. Lord Kamień naciska na nasze przedsięwzięcie, więc ona nie zamierza pozostawać dłużna. Dowiedz się, dlaczego ten zasrany gnojek tak chętnie chce zrobić miejsce dla statków kultu. Sztylet lśniącego tańca. Plus 2. Jasne światło. Gdy sztylet ten jest w drugiej ręce, właściciel otrzymuje premię. O, plus 1 do klasy pancerza. No nie, no to fajne jest. To też fajne jest. No nie, no chyba sobie darujemy plus 1 do pancerza, nie? Kosztem ofensywy jednak. No ale nawet fajny sztylet. Jakby ktoś nie miał któregoś z tych dwóch, to ten fajny. Dobra, trzeba się tu rozejrzeć. Trawa brzegowa. Jakieś wskazóweczki. Skamieniała muszla. To jest tarcza w ogóle, nie? Ta wielka muszla jest opleciona lepkimi, przypominającymi liny wodorostami, dzięki czemu można jej użyć jako tarczy. Granat odłamkowy. Drewniana skrzynia, otwarta. Testów nie ma. Odporność na ogień. Magiczne podtrzymanie. Okej. Granat odłamkowy. What? Obrażenia 1. Narzuca krwawienie. A cena jaka była? O, malutka. Nie chcę tego. Torba ze zgniłym jedzeniem. Schowek. O. Uzupełniona lista ładunkowa. Lista załadunkowa statku. Pomiędzy zwyczajnymi towarami jest pewna liczba skrzyń, która została zakreślona. Na górze znajduje się dopisek. Uwaga, dobra Lorda Kamienia. Nie musimy mieć żadnej wiedzy o tym człowieku, by mieć świadomość, że przykłada wielką wagę do swojej własności. Jeśli znajdzie ci ochota otworzyć skrzynię i zajrzeć, przypomnij sobie Norlina i tych obłąkańców, którzy przyszli po niego poprzednio. Nie kiwnąłem palcem, by powstrzymać tych fanatycznych świrów i dla ciebie też tego nie uczynię. Mamy 3 robale do użycia. Okaz pasożyta łupieżców umysłu. Zawieszona w mętnym śluzie żywa kijanka przypomina ohydną kuzynkę ślimaka, opitą i ociekającą płynem mózgowo-rdzeniowym. Aha, to też jako robal, tak? Mamy 4. Dobra, coś mamy. Nie zawiedź.
Gildia odkryła twoje poczynania nad rzeką. Lord Kamień osobiście zażądał, byś pozbył się wszelkich gości. Słyszałem pogłoski, że twoja ekipa z doków zaczęła wątpić w opowieści o możliwościach Lorda Kamienia. Zabezpiecz naszą przesyłkę, a nie będziemy musieli przyjść osobiście na demonstrację. Zgniatacz zwłok. Plus 2. Trudno o solidniejszego kompania na wędrówkę po zapomnianych zakątkach świata niż ten niezawodny dwuręczny młot. O, lepsze maksymalne obrażenia o 1 niż to, co ma Leizel. No ale Leizel... Leizel ma plus 1 do celności. 5% większa szansa na trafienie w tej jej broni. To nie, no to zostawiamy. O, chyba, że tu coś. Potężne walnięcie, raz na krótki odpoczynek. Walnij bronią w ziemię, wywołując falę gromu, która uderza wrogów w pobliżu i może ich odepchnąć. No fajne, ale to raz na krótki odpoczynek. Jeszcze ani razu krótkiego odpoczynku w tej grze nie zrobiłem. Nie, sprzedamy. Ona ma fajną tę broń. Jest spoko. No, trochę się tego sprzętu na handel zbiera, co? Trochę się zbiera. Aha, te strzały w ogóle. Już dawno z nich nie korzystałem. Dobra, niech sobie będą. Co my tu jeszcze mamy? Tu ktoś jest. Miksturkę zabieramy. To niekoniecznie. Jakieś przejście. Jakieś przejście. Dobra, zobaczmy jakieś przejście w takim razie. O, tu się gdzieś wchodzi też. Ale nie, tutaj raczej nie. Chyba, że gdzieś można wskoczyć. Zaraz. Zobaczmy. Tu w ogóle z żabulcową surmę sobie wezmę. Czy tu można by gdzieś wskoczyć? Nie, nic tu nie ma. Dobra, zobaczmy te... To przejście. A w ogóle strzemu oni tu... What the fuck? Co się dzieje tu z nimi? Idą? Idą chyba. Dobra, wchodzimy tu. Co to jest? No przejście. Nie da się ukryć. Jakiś pierścionek. Na handel. Naszyjnik na handel. Notatka. Notatka dla Kairosa. Szefie, znalazłem to przy jednym biednym durniu. To nie jest ze schowka. Nie jestem jak Van. Znam zasady. Świetnie. Dobra, zobaczmy tu. Kiełbasa. Tam coś jest. A, tu można zejść. Dobra, zaraz. Złoto. Pontin. Co to jest? Jakaś potrawa? Ta. Zapasy obozowe. O! To jest kryjówka przemytników dzieł sztuki. O! Dobra. Jakieś skarby, patrzcie na to.
myślałem, że będzie opis. A, dobra, pułapka. Oho! Buty kościanych kolców. Buty zaprojektowane z myślą o aerodynamicznych skokach, ciosach i ogólnej furii standardowego barbarzyńcy. Otrzymujesz premię plus 1 do klasy pancerza oraz rzutów obronnych, gdy nie masz na sobie zbroi i nie trzymasz tarczy. Ha, odległość skoku. Brutalny skok. Skocz na swój cel, potencjalnie powalając go na ziemię. No ale no nie, no my mamy zbroję i w ogóle. Na sprzedaż. A jaka cena za te buty? 70, no mało. No ale dobra, znalazłem jakieś buty. Tutaj zobaczmy. Kasa. Jakieś sztylety. Co bieramy dzieła sztuki? Może za dziełami sztuki jest jakaś skrytka? Nope. No to chyba tutaj. Dobra. Piłka dla drapka tu jest. Kawałek melona. A worki to nie. List jakiś jest. Nie mów nikomu. Bierzemy piłkę. No. Nie mów nikomu. Mapa wskazująca tajny wyłom w fortecy na Smoczej Skale. Wygląda, jakby prowadził z lochu, a stamtąd do Smoczej Fortecy. Może coś na mapie się odblokuje. Wiecie? Jakieś przejście albo coś. List przewozowy. Przemytnika. Zasady nie zapominać. Trzymać się wybrzeża mieczy, jeśli nie chcecie wywołać wojny i sprowadzić na siebie uwagi członków Rady Zakarum. Nie zdradzamy się nawzajem, nie donosimy, nie kradniemy od siebie. Twoje jest to, co otrzymasz. Nie próbuj sobie czegoś podbierać. Nie martw się, dostaniesz swoją część. Najcenniejsze rzeczy najpierw. Nie rzucaj się na chleb, jeśli w zasięgu masz klejnot. Nie prowadzimy piekarni. Utrzymuj porządek w obozie. Nie chcemy, by ktoś nas wyśledził po złotym tropie. Widzicie? Taką klejówkę znaleźliśmy. To taka klejówka, no. Dobra, zabieramy się stąd. Idziemy do tych kurierów tam, tak? Trzeba sprawę z tym załatwić. Nie wiem, w następnym odcinku może do cyrku w końcu pójdę. Boba. Dobra, do kurierów. Tu są takie plakaty. Bohaterski portret Gortasza. What the fuck? Lord Enver Gortasz, przyjaciel ludu, obrońca wrót. Tak mówisz? O, skrzynka na listy. Plakat cyrkowy to sprawdzaliśmy. No dobra. Mam listy. Halo. Zastanawiałem się, czy może nie natknęłaś się już na te listy?
O, tutaj więcej takich. Znalazłam list przeznaczony dla Zentarimów. Niezwykle ciekawa lektura. Ty, przeczytałaś go? To w zasadzie naruszenie cudzej własności. Powinienem donieść na ciebie najbliższemu dziesiętnikowi. Ups. No zróbmy tak, daj mi go i zapomnimy o sprawie. Dorzucę też coś ekstra. Znaleźnę, co ty na to? O kurde. No niech mu będzie. Z chęcią przyjmę. Chociaż no takie... Szkoda, że Astalion nie gada. Jestem rad. Proszę, oto nagroda. To będzie nasz mały sekret, dobrze? Aha, to jest to. Aha, i to mu dałem od razu wszystkie listy, czy jak? Jedwabnik jakiś. Co to jest? Destylat czystej euforii, zamknięty w absolutnie nielegalnym, roztapiającym mózg korzeniu. What the fuck? Nie no, mam ten pęk listów cały czas, halo. Dostawy zostały wstrzymane do czasu, aż rozwiążemy pewne problemy logistyczne. Przepraszam za niedogodności. No to on nie wziął tego. A ja to otworzę. Ups. List w sprawie podatków. Oburzony obywatel usiłuje wyjaśnić swoją sytuację ekonomiczną, żeby można go było odpowiednio opodatkować. Jest to koszmarna epistoła, która doprowadziłaby każdego księgowego do płaczu. Rozwlekły list od wrotańskiego patriara do nieznanego adresata. Całkiem jasno opisuje, jak oba stronnictwa mogą czerpać zyski z wojny. Do wyłącznej uwagi Roa Monglow. Roa? Zawsze kojarzyłem was, miejskich Zentarimów, jako profesjonalistów, więc nie rozumiem, dlaczego komórka działająca w popasie Vauken jest tak bezużyteczna. Miałem otrzymać od nich kilka przedmiotów już parę dni temu, ale nic nie dotarło. Możesz spróbować się czegoś dowiedzieć? Zarys przestała odpowiadać na moją korespondencję. Danzo. Może teraz coś? Nie. Nie to nie. Będziemy handlować listami. Idę jeszcze do kupca. Gdzie ja go miałem? Tutaj gdzieś był. Tak zwana szybka podróż. Chcę, żebym jeszcze szybko trafił odpowiednio, to już w ogóle byłoby dobrze. Tu się idzie tu. Tu był gdzieś ten kupiec, nie? To on. Jak tam w ogóle exp? Jak tu w ogóle sytuacja? Procka ma tyle expa, Lizel ma tyle expa. Tutaj relacja wyjątkowa. Astalion. Relacja dobra. Tutaj relacja wyjątkowa. No dużo tego expa już też mają. Polujemy na poziom. Dobra. Wyciągamy od niego kasę, nie? Dobra, pokaż te towary. Aha, już ma mało kasy. Tu już od niego wszystko prawie wyciągnąłem. A, dobra. Czegoś ciężkiego się trzeba pozbyć. Na przykład tej zbroi. Cyk. Dzieła sztuki są ciężkie? A, powiedz. Dzieła sztuki... 216. Coś za piątaka mógłbym sprzedać. Jakieś kartki. O, za 9. Nic takiego taniego nie mam. Dobra. Równaj ofertę. Wymiana. Niech tak będzie. Arbuza mógłbym kupić sobie. Nope. Jak tam procka z tą kasą? No prawie przeciążona. Dobra, starczy na dzisiaj. Tego dobrego. Trzymajcie się. Na razie.